Dzień dobry, Krzysztof Szwałek, to jest program Gość Dnia w Telewizji Wałbrzych, w naszym studiu. Nowy dyrektor Starej Kopalni, Mirosław Brożek, witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dwa konkursy, oba się nie udały, za trzecim razem, jeżeli dobrze liczę, pan wygrał, ale pan ten konkurs wygrał, czy pan dał się po prostu złapać? Bo nie było wielu chętnych na to stanowisko. O ile wiem, byli chętni i wygrałem. Tak mi zostało to przekazane. Czy pan czuje, że pan stoi przed wielkim wyzwaniem? Zdążył się pan już zapoznać z dokumentami? Cały czas się zapoznaję. Wyzwanie jest ogromne i przedsięwzięcie jest też ogromne. Także cały czas jestem dopiero jakby 10 dni w pracy i cały czas zapoznaję się z dokumentacją techniczną, z koncepcjami, z wytycznymi, które były przygotowywane dla tego miejsca. Osobom, które decydowały o wynikach konkursu, pan już się dał poznać, dał się pan poznać prezydentowi Wałbrzycha, ale nasi widzowie pewnie niewiele o panu wiedzą. Na jakiej podstawie mogą wnioskować, że pan podoła zadania albo nie podoła? Skoro wygrałem, to znaczy, że pan prezydent i grono powołane do wyłaniania dyrektora kopalni zdecydowało, że tak. Ja uważam, że mimo ogromu przedsięwzięcia i mimo ogromu wyzwań, no jest to na pewno trudne, ale muszę wierzyć i wierzę, że dam radę. To poprzednie pytanie służyło temu, żeby pan opowiedział o swoich dokonaniach dotychczasowych. Z wykształcenia jestem geologiem, stąd sama instytucja kopalni jest mi bliska. I myślę, że serce w tym przedsięwzięciu jest ważne do tego, żeby widzieć finalny sukces całej instytucji. Natomiast jakby moje dokonania. Zaczynałem swoją karierę zawodową w belgijskich liniach lotniczych Sabena jako dyrektor sprzedaży. Z dwóch lotów dziennie, dwóch lotów tygodniowo do Brukseli. Jak odchodziłem z Sabeny, mieliśmy dwa loty dziennie. Udział w rynku z promili zwiększył się do 3,7%. Także sukces. Przez krótki okres byłem dyrektorem handlowym w Sheratonie. Potem podjąłem się trochę walki z wiatrakami. Wyprowadziłem jakby na prostą zabytkowy obiekt, zamek w Tucznie, którego właścicielem było Stowarzyszenie Architektów Polskich, i musiałem wyprowadzić zamek z zadłużenia, które wynosiło 30% obrotu, i też po prawie 8 latach pracy udało mi się obroty zwiększyć trzykrotnie. Także myślę, że moje zdolności menedżerskie i sprzedaży są jakby tutaj udokumentowane. A jaki związek do tej pory z inwestycjami takimi typowo budowlanymi pan miał? Nadzorował pan tego typu inwestycje? Ostatni obiekt, w którym pracowałem, to był zespół pałacowo-parkowy w Ślęzie pod Wrocławiem, który był przerabiany praktycznie z ruiny na 4-5-gwiazdkowy hotel. I pan kierował tą przeróbką? Ja byłem kierownikiem projektu, no i jakby hotel został uruchomiony, już działa. To jest pański CV, a teraz jakbyśmy mieli spojrzeć w przód, bo pan, jak rozumiem, spotkał się z tą komisją konkursową, jakieś wizje pan musiał przedstawić, jakieś pomysły dotyczące tego, co pan by chciał zrealizować. Czym pan zachwycił komisję konkursową, że zdecydowała się na pana? No to trzeba było się komisji konkursowej spytać. Ale pan wie, co pan mówił. No ja wiem, co mówiłem, tak. Także stworzyłem taką wizję nowoczesnego centrum, które ma w sobie różne instytucje dosyć grubymi nićmi przyszyte do tego miejsca, mianowicie Muzeum Techniki, Muzeum Archeologii, Centrum Ceramiki i Zespół Pieśni i Tańca.
Także są to instytucje, które same w sobie nie mają ze sobą praktycznie nic wspólnego poza nazwą muzeum, ale są to bardzo odległe od siebie dziedziny. I chciałbym, żeby to muzeum, które do tej pory się uważało za muzeum, nie było takie, jak ludzie w moim wieku przyzwyczaili się, że to jest takie miejsce, gdzie jest cisza, chodzi się w papciach i w zasadzie nie można niczego dotykać. Chciałbym, żeby to było takie miejsce, które by żyło, żeby tam co chwila się działy nowe rzeczy, żeby były prezentacje, żeby bardziej to było dostosowane do dzieciaków, które są przyzwyczajone do szybko zmiennej i ogromnej ilości informacji, żeby one umiały się w tym odnaleźć, żeby widziały coś ciekawego, żeby to cały czas żyło, żeby się działy nowe rzeczy. Także myślę, że... Bliżej Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, tak? To jest mój taki wzór, który chciałbym jakby osiągnąć, taką ekstremalną przykładem takiej działalności jest takie centrum poznawcze w hali stulecia, które w zasadzie jest muzeum bez eksponatów. Tam wszystko się dzieje na monitorach i przy pomocy najnowocześniejszej technologii. Do tej wizji pańskiej zaraz wrócimy, bo chciałbym trochę wejść w szczegóły, ale najpierw chciałbym, żebyśmy porozmawiali o rzeczywistości teraz aktualnej, bo każdy widzi z ulicy, co się tam dzieje. Ta budowa ma poważne opóźnienia. Czy pan już się zdążył zorientować, z czego one wynikają? Czy te opóźnienia da się, nie wiem, nadrobić, zlikwidować, zapobiec temu, żeby kolejne opóźnienia nie powstawały? Jak to wygląda? Może zacznijmy od tego, jakie są te opóźnienia. Od tego zacznijmy. Opóźnień w zasadzie w głównych budynkach, które są muzealne, znaczy Muzeum Techniki, w zasadzie nie ma. One zostały nadrobione. Część opóźnień wynika z nieporozumień związanych na linii Urząd Miasta Projekta. Panie dyrektorze, to muszę przerwać. Oficjalna strona internetowa instytucji, którą pan kieruje, z tej strony wziąłem informację. 15 września ubiegłego roku podpisano umowę na budynki 356, termin zakończenia 20 grudnia, mamy koniec lutego. W lipcu była informacja, umowa do budynki 4 i 11 z TWS Grupą Budowlaną, maszynownia Julii, do 30 października miała być zakończona. Takie są informacje na waszej stronie internetowej. No to są 4-5-miesięczne opóźnienia, albo też nie o wszystkim strona internetowa informuje. No więc informacja na stronie internetowej jest jakby wyszła przed moment podpisania umowy. I ta informacja jest nieaktualna, także to muszę się temu przyjrzeć. Firmy dostały nowe terminy na ukończenie tego wszystkiego? Firmy dostały nowe terminy. Część opóźnień wynikała z trudności, które zostały nie zinwentaryzowane podczas jakby prowadzenia prac przygotowawczych do umowy i musieliśmy, jakby roboty zostały opóźnione o konieczność doprojektowania niektórych elementów, które były albo przykryte, albo były pod ziemią i nie było na to żadnych... Czyli terminy tego, o których do tej pory byliśmy informowani, są jakby nieważne. Nieaktualne. Będzie pan prezentował w związku z tym nowy harmonogram? Tak jest. Bo chcielibyśmy też wiedzieć, czy się praca wiedzie, czy się nie wiedzie. Więc... Pierwsze odbiory są przewidziane na czerwiec i następne, myślę, że w trakcie wakacji. Co możemy w czerwcu mieć odebrane? Pierwszy budynek związany z Muzeum Techniki, czyli pierwsze, te najważniejsze urządzenia dźwigowe, największe gabarytowo, które w zasadzie przedwczoraj przeprowadziliśmy odbiór pierwszej maszyny, która czyli to jest maszynownia szybu Julia, budynek 11, tak? Tak czyli jest. To jest to, co miało być teoretycznie
Teoretycznie, do końca października. No dobrze, to mamy te terminy. Jak rozumiem, pan będzie informował na bieżąco, jeżeli pan jak najbardziej będzie kolejne jakieś harmonogramy ustalał. Proszę, teraz proszę też wziąć pod uwagę, że całe to przedsięwzięcie jest pod opieką konserwatora zabytków, czyli wszystko musi być uzgadniane też z konserwatorem zabytków. Tak, to oczywiście bierzemy pod uwagę, który też bardzo z nami współpracuje i bardzo jest jakby nastawiony pozytywnie. Ale pewnych rzeczy też nie możecie przeskoczyć, bo są przepisy, które także konserwator obowiązuje. No dobra, to mamy teraz kwestię harmonogramu. Już doszliśmy do tego, że w zasadzie wszystkim tym, o czym nas informowano, możemy się nie przejmować w zakresie harmonogramu. Jak wygląda kwestia komercjalizacji tej przestrzeni? Czy pan, przychodząc teraz do pracy, dostał jakiekolwiek dokumenty, które by świadczyły o tym, że osoby, które się do tej pory zajmowały starą kopalnią, miały pomysł na komercjalizację tego, wiedziały, jak to sprzedać komu, jak ma wyglądać marketing, nie. Co tak naprawdę chcemy tam stworzyć? Nie, to znaczy my mamy informacje o tym, co tam ma być, które jakby wynikają z wniosków, które były pisane do Unii o dotacje. Natomiast programu marketingowego, a nie biznesplanu nie było. Nie, znaczy, Wałbrzych inwestuje 50 milionów złotych w przedsięwzięcie, co do którego nawet nie sprawdził, czy się będzie bilansować chociaż? Nie dotarłem jeszcze do tych dokumentów. Nie mogę powiedzieć, że ich nie ma. No dobrze, a pan rozmawiał o swojej pracy. Czy ta praca pana obejmuje, czy zadanie przed panem postawione, to jest dokończenie tego pierwszego etapu, 11 budynków, czy też patrzymy dalej, no bo mamy przecież największy z tych budynków, jeżeli chodzi o kubaturę, czyli ten budynek obróbki mechanicznej węgla, nie objęty remontem. Potężna hala, która będzie stała, będzie szpeciła, będzie dalej niszczała, co z nią? Prowadzimy rozmowy z ministerstwem, znaczy pan prezydent prowadzi rozmowy z Ministerstwem Kultury na zagospodarowanie tego pomysłu, ale pozwoli pan, że zostawię panu prezydentowi jakby pierwszeństwo w określeniu, co tam ma być i jak to ma wyglądać. Ale ten budynek wchodzi w skład kompleksu, którego pan jest dyrektorem. On będzie musiał być zabezpieczony na pewno przed tym, żeby nie niszczał. W jaki sposób jeszcze też nie wiem. Natomiast mam nadzieję, że w najbliższym czasie będzie jakaś decyzja dotycząca tego budynku i on jakby zaraz po zakończeniu tych etapów, które w tej chwili trwają, będzie mógł przejść do dalszej realizacji. Czyli temat filharmonii w tym budynku już jest zakończony. Zakończony chyba. I nieaktualny. Dobrze, a wróćmy jeszcze do tych harmonogramów, bo to nie jest tak, że możemy sobie tak po prostu przekładać te terminy o kolejnych kilka miesięcy, bo wszystko jest, tak jak pan powiedział, zależy od dotacji z Ministerstwa Kultury, to są unijne środki, które też jest termin, w jakim te środki muszą być wydane. Jaki to jest termin i jak blisko jesteśmy przekroczenia tego terminu? Nie wiem. Powiem szczerze, że jeszcze do tej części dokumentacji finansowej nie dotarłem. Usiłuję na razie ogarnąć koncepcję całości w taki sposób, żeby dało się to skomercjalizować. Pewne błędy zostały poczynione i chciałbym je wszystkie jak najszybciej zlokalizować i w ostatnim momencie projektowym, kiedy jeszcze są prowadzone prace projektowe i są niedokończone prace budowlane, spróbować naprawić. Ale z tego, co pan mówi, wynika, że pan ratuje tą inwestycję. Że ona jest tak głęboko w lesie, że pan musi teraz, ogarniamy. Nie ma pan żadnego biznesplanu po poprzednikach. Harmonogramy robimy od nowa. Nie wiadomo, czy co z tymi pieniędzmi unijnymi. Znaczy nie, to nie jest wiadomo. Pan się jeszcze nie zorientował? Ja jeszcze się nie zorientowałem. No dobra, pracuje pan 10 dni, bo być może za wcześnie jeszcze na to, żeby pana ze wszystkiego rozliczać. Ale mamy... W tej chwili usiłuję jakby zapanować nad koncepcją taką, która jest ważna dla odbiorców tego projektu. Mianowicie przychodzi gość, przyjeżdża na parking i co dalej? Prawda? Co mu będzie przedstawiane, w jaki sposób, którędy ma chodzić, bo jakby całe to założenie było projektowane z taką myślą, że będą to jakieś tam muzea i każde to muzeum sobie projektowało swoje wnętrza czy instytucje, bo tam nie będą tylko muzea. W związku z tym nie ma jakiejś takiej całościowej ścieżki dydaktycznej czy zwiedzania, nie ma jakiegoś takiego ciągu, który by można było oznakować, co skąd, który by jakby
miało jakiś logiczny początek i logiczny koniec z atrakcjami po drodze. Także to jest pierwszą rzeczą, którą trzeba naprawić, zanim się zacznę wgłębiać w środki unijne, w terminy, w płatności i w zatargi między firmami budowlanymi, które... Też istnieją takie zatargi? Nie, to wszystko jest panowalne. Na każdej budowie istnieją zatargi. W tej chwili się borykamy ze złodziejami złomu, którzy w biały dzień bezczelnie przychodzą i wynoszą i niestety nie możemy sobie z tym dać radę, ale usiłujemy znaleźć taką metodę na tego typu działania, żeby zapobiec temu, bo to jest niebezpieczne dla samych tych złodziei, bo budynek jest stary, różne rzeczy odpadają z tego budynku i to potem będzie jakby konsekwencje miało dla nas, bo takie jest prawo. No. Czy pani jest dyrektorem starej kopalni i to jest, co to jest za instytucja? Pan jest dyrektorem, to będzie spółka docelowo, to będzie jednostka budżetowa Urzędu Miejskiego, jak to będzie wyglądało? To też będzie wynikało z koncepcji, którą usiłuję opracować i przedstawić prezydentowi, co będzie dla tego miejsca najlepsze. W tej chwili jest to instytucja kultury. Chciałem zapytać, czy z panem będzie może tak jak z panem Rafałem Kaplerem, czyli podpisujemy kontrakt menedżerski z człowiekiem, który ma nadzorować budowę, bo charakter pańskiego zatrudnienia w tym momencie jest taki, jak pan powiedział, tak? Jednostka kultury podległa Urzędowi Miejskiemu, więc nie ma pan kontraktu menedżerskiego jak szef Narodowego Centrum Sportu. No dobrze, porozmawialiśmy trochę o tym budynku mechanicznej obróbki węgla, tym największym, ale były 4 etapy na samym początku, jak planowano tę inwestycję. Pierwszy etap to te 11 budynków, na które są pieniądze i które pan realizuje. Drugi etap, i o tym już sobie też powiedzieliśmy, ten największy budynek na siedzibę Filharmonii w Estonii aktualna. Trzeci etap, infrastruktura turystyczno-rekreacyjna. Jak ja przyglądałem się tym dokumentom, to w tym etapie chodziło o ławeczki, chodniki, trawniki, całą tą infrastrukturę wokół budynków, która ma służyć turystom. Czy pan w tym momencie ma budżet na to, żeby to urządzić wokół budynków? To wchodzi, to zostało włączone do tej pierwszej fazy pierwszej fazy realizacji, no bo bez tego jakby nie możemy przyjmować gości w butach gumowych, bo to nie ma sensu. W związku z tym projekt zagospodarowania przestrzennego całego założenia jest w tej chwili w przygotowaniu. No i sądzę, że pieniądze na to są, bo nie wyobrażam sobie inaczej. Poza tym część maszyn, które stanowiło wyposażenie kopalni i które Muzeum Techniki po zamknięciu kopalni przyjęło na stan, będzie stanowiło jakby wystrój tego całego przestrzeni, która będzie zagospodarowywana. A czwarty etap, zespół rozrywkowo-gastronomiczny, mówiono o centrum handlowym tam nawet. Czy pan w jakiś sposób planuje komercjalizację, że tam mogą się pojawić sklepy? Tylko muzeum, tylko funkcja kulturalna. Znaczy sklepy, na pewno będzie sklep. Z ceramiką. Z ceramiką. Na pewno będzie, nie wiem, czy to będzie w jednym miejscu, czy będą sklepy z pamiątkami, z literaturą, z różnymi pamiątkami. Jestem świeżo po rozmowie. Wczoraj rozmawiałem z panem dyrektorem muzeum tutaj Ziemi Wałbrzyskiej. Będziemy próbowali się wymienić zbiorami, to znaczy on chętnie by się pozbył geologii, która jakby bardzo wpisuje się w atmosferę kopalni. Chciałbym część Muzeum Geologicznego zrobić w sztolni, tak żeby pokazać te wszystkie minerały, które muzeum ma nazbierane naprawdę dużo i pięknie w realnych wnętrzach, w tym jak one w skale wyglądały. Odpowiednio to wyeksponować, a z kolei jakby dyrektor muzeum zgodził się na rozpatrzenie przyjęcia działu archeologii, który też jest, głównie składa się z ceramiki, a jakby muzeum Wałbrzyskie słynie z tego, że ma kolekcję ceramiczną. Pan zaczął mówić o wymianie między muzeami, ja pytałem o handel. Czy handel w pana koncepcji będzie miał wyłącznie funkcję uzupełniającą typu sprzedaż pamiątek? Tak. Czy też... Tak, nic innego nie przewiduje. Czy nie będzie sytuacji takiej, że mieszkańcy do starej kopalni będą przyjeżdżali również na zakupy? Do Żabki, nie ma takiej opcji.
czy do jakiegoś innego sklepu. No bo po drugiej stronie ulicy, jak pan wie, miała być wielka galeria handlowa. To jest cały czas aktualne. Czy to będzie za miesiąc, dwa, czy za trzy lata? A galeria handlowa po drugiej stronie Wysockiego? Jest rozpatrywany cały czas. No to wtedy czas. Rzeczywiście handel w starej kopalni nie ma sensu, bo byłaby to trzecia galeria tak blisko. Czy pan ma jakąś umowę czasową, kiedy można pana rozliczać z pierwszych pańskich osiągnięć? Ja zostałem powołany na okres 3 lat. I po tych 3 latach? Prezydent podejmuje decyzję. Jakie jest teraz to zadanie, które pan sobie postawił na pierwsze tygodnie? Co najszybciej trzeba załatwić? No właśnie tą logistykę poruszania się gości. To są urządzenia techniczne. Niektóre są niebezpieczne, ponieważ jakby składają się z trzech więcej piętrowych konstrukcji, które nie zawsze są... O te środki unijne pan się specjalnie nie przejął tym, że może nam coś... Znaczy środki przepaść. Unijne muszę się przejąć, bo po pierwsze jakby mogą przepaść, po drugie na pewno będzie ich za mało. No, moja głowa jest w tym, żeby ten ciąg turystów i ten jakby łańcuszek pieniędzy i turystów z nim związanych przebiegał na tyle płynnie, żeby odciążyć miasto od dotacji, którą musiał uiszczać na rzecz kopalni. Pana zadaniem jest to, żeby ta stara kopalnia wyszła na zero? Komercjalizacja do tego stopnia, żeby miasto musiało jak najmniej dopłacać do tego. A jak najmniej? To znaczy postawiono panu jakąś kwotę, powiedziano, że ma wyjść na zero, czy to no, takie... W tej chwili miasto dopłaca 600 tysięcy. Było w ostatnim roku funkcjonowania było 5 tysięcy turystów. W założeniach jest zwiększenie 2000%, czyli do 100 tysięcy turystów. Myślę, że to jest zadanie, z którego pana będą rozliczać? Myślę, że to jest przy koncepcji, którą ja chcę tutaj wprowadzić, myślę, że to będzie więcej niż 100 tysięcy turystów rocznie, bo potencjał tego miejsca jest tak duży, że swoim zakresem będzie na pewno sięgał dużo dalej niż do tej pory. Mirosław Brożek, nowy dyrektor Starej Kopalni, był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję za wizytę. Dziękuję panu, dziękuję państwu. To był program Gość Dnia, Krzysztof Szwałek. Do zobaczenia. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.